Cześć, jestem Reves, no i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3. No jesteśmy sobie tutaj, mniej więcej na tej wysepce, bo można tutaj zdobyć zbroję łowcy smoków, którą posiadaliśmy w drugiej części gry. Jeżeli zainstalowaliśmy dobrze, to ona tutaj będzie. No i nie przedłużając, chciałbym ją sobie tutaj wziąć. A, jeszcze moje staty wyglądają mniej więcej w ten sposób. Mam tutaj 50 poziom doświadczenia i tutaj 274 punkty siły. Znalazłem sobie wszystkie, większość kufrów w Nordmarze starych i dzięki temu znalazłem dużo miksturek. Mamy 628 punktów życia, więc myślę, że to jest sporo. Jesteśmy nawet całkiem niezłym tankiem. No i co? Pokażę wam teraz tą zbroję. Mają Hank. Pancerz łowcy smoków. Na tym pancerzu widnieje znana Cirysa. Prawdopodobnie piraci ukradli go ze Smeraldy. Okej, zatem bierzemy sobie go. On na zdrowie bezi mnie też coś wnosi akurat. Do kichania namawia i tutaj jest nasza zbroja. Oczywiście ja sobie w piątkę kliknę, bo wiadomo jak z tymi zbrojami jest i tutaj może się zbugować wszystko. Ale dobra. Ja sobie jeszcze chciałbym zamienić pewną rzecz, mianowicie... Momencik, sprawdzę coś. Mamy tutaj ciężką skrzynię. Otwórzmy sobie ją jeszcze zanim zobaczymy tą zbroję. Co tutaj mamy? Zabójca nosorożców, jakaś kusza. Oczywiście my się posługujemy łukiem. Może coś się to kiedyś zmieni, ale zobaczymy. No i co? Mamy tutaj wymagane do oręża długiego, więc to jest dwuręczny miecz z rudy, więc raczej nie. A zbroja wygląda oto w ten sposób. Mam nadzieję, że teraz się nie zbuguje. O, nie zbugowała się. I teraz chciałbym sobie zamienić tak. I patrzcie, ile mamy obrony. I teraz robimy sobie w ten sposób. No, nie tak. W ten sposób. I w ten sposób. I mamy 210 przed ostrzami. Uderzeniami 205. Momencik. 195 przed pociskami, tak samo przed ogniem, przed lodem i energią jest trochę mniej, 45, ale myślę, że jest teraz super. Nasza postać wygląda teraz, no, kozacko, sami zobaczcie w sumie. No i tak ta zbroja się prezentuje. A niech to, no i fajnie. A więc, ruszajmy sobie do Morasul, bo chciałbym sobie wykonać parę zadań w tym odcinku. Ja sobie poza odcinkiem jeszcze, wiem, dużo robisz poza odcinkiem, czy że nie za dużo, mało odcinków. I tak będzie dostatecznie dużo odcinków, uwierzcie mi, z tej gry. A wracając do tego, to mamy klucze, prawie wszystkie do... Znaczy, prawie wszystkie. Mamy 3 klucze do Alchidim. I mamy 0 kluczy do Morasul, więc myślę, że i tak jest całkiem nieźle. Jak na ten... Nie, mamy 1 do Morasul, a my mamy 2 do Alchidim. Także myślę, że jest spoczko. Ja sobie po ruinach pochodziłem, pozebrałem sobie te klucze. Te obydwa klucze i lecimy sobie teraz do Morasul i pięknie. Klikajcie sobie dzwonek, jeżeli nie chcecie przegapić odcinasków z Gothiczka 3. Pięknie, witam wszystkich na kanale 1130 albo 1140 już was jest, więc naprawdę mega, witam wszystkich. Oczywiście bardzo serdecznie tutaj piąteczka do was leci, pyk. Także spoczko, piąteczka fajna była i lecimy, zbijamy pionę i ruszamy, no nie ma co, nie ma co. Zacznijmy sobie od areny, bo myślę, że jesteśmy takimi teraz koksami, że raczej damy sobie na nią radę. O nie, jeszcze coś ścina, ale to poprzez muzykę i zmiana muzyczki w lokacji. No ale albo no po prostu uruchomiłem grę i tak się ścina leciutko. Nie wiem co się dzisiaj dzieje z tym Gothiczkiem 3. Ale dobrze, dobrze. Sprawdzę sobie jeszcze czy wszystko zaznaczyłem, jakieś cienie i tak dalej. Ale pogadajmy sobie z Felipe. Ty parszywy złodziej! Nie, nie chciałem tutaj. Jestem dzbanem. Jestem takim dzbanem. Co ja zrobiłem? Najlepsze. Chciałem wcisnąć też F5 po tym jak z nim zagadałem. Ale chyba coś mi się nie udało. I na szczęście dobrze, że nie zapisałem. Mam nadzieję, że nie wczytam się w jakimś nieprzyjemnym dla mnie miejscu. A niech to, ale zramiłem. O, dobra, przynajmniej tutaj zapisałem. Okej, okay, super. Super, super, słuchaj, nie chciałem cię okraść, Felipe. On będzie tak cały czas, to nigdy do jakie są zasady? Jeśli mi zapłacisz, przydzielę ci partnera do walki. Z tego będzie za zwycięstwo dostaniesz dwukrotność wypłaconych pieniędzy.
Mistrz otrzyma księżycowe ostrze. Gdyby to było takie łatwe. Czemu nie? Co to za księżycowe ostrze? To wielka nagroda dla mistrza areny. Wiem. Miecz został wykuty w Bencali specjalnie w tym celu. Będzie tak cały czas, to nigdy do brzmi nieźle. Ostrze nigdy nie znudzi się posiadaczowi. Zawsze będzie dobrze służyć wojownikowi. Najbardziej pożądana broń w całym Moras. Się nie wtrącaj. Nawet Gonzales, najpotężniejszy człowiek w mieście, chciałby mieć księżycowe ostrze. O, czyli wiemy, co możemy jeszcze dać Gonzalesowi, bo on wymaga tam kilku podarunków dla Gonzalesa. Jestem gotów. Chcę walczyć. Nie mogę się doczekać tego. Wejdź na arenę! Kolejna walka... Wyzywający, przybysz z północy, kontra, znany i podziwiany, Paladyn! Okej, no to wchodzimy na arenę, co? A niech to, kiedyś jak grałem sobie w Gothica 3, to tak lagowało i takie były spadki FPS-ów. Pamiętam, że grałem jeszcze na takich ultra niskich, jak kupiłem tą grę, ale to było bardzo, 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 bardzo dawno temu. Jak jeszcze dinozaury chodziły po świecie. I Reweż miał komputer z drewna i z kamieni. Nie no, powiem wam, że... no było ciężko wtedy. I nie miałem za dobrego komputera. No i nie mogłem sobie pograć za bardzo w... Gothica 3, ale grałem na ultra niskich ustawieniach. I tak... W porównaniu do tego, co jest teraz, to wygląda to naprawdę nieziemsko dla mnie. Wiem, że teraz są ultra grafiki 4K i tak pewnie powiecie, że Gothic 3 pikseloza jakaś. To ja sądzę, że... No sądzę, że ta gra ma coś w sobie i nie jest aż taką pikselozą. Ładna grafika jest, a przez te cienie jeszcze lepiej to wygląda. Tak samo Pekshu, tutaj mój kochany przyjaciel z YouTube'a, ocenił to, że fajnie to wygląda, więc super, super. Pozdrawiam cię, jeżeli to słyszysz. Dzięki w ogóle, że mi poleciłeś na streamie, także spoko. Nieźle. Robi wrażenie. Boże, ale nadal miło. Uważam, że po prostu miałeś szczęście. Szczęście? No cóż, obaj wiemy, że dni świetności Paladyna już minęły. Jeśli chcesz zajść daleko, będziesz musiał pokonać silniejszych przeciwników. Anktos to zupełnie inna historia. To bohater ludu. Potrafi się posługiwać mieczem. Daj mi prawdziwego przeciwnika. Muszę przyznać, że nie brak ci odwagi. Słuchajcie, ludzie! Następna walka! Wyzywający, samotny wędrowiec z północy kontra Anktos Koczownik! Przybył z pustyni, aby pomścić śmierć swoich braci. Czy przeciwnik zdoła sobie poradzić z jego strasznym gniewem? Masz dla mnie jakąś radę? Tak, uważaj na kark. Idź już. Anktos czeka na arenie. Ja tak robię na walki gladiatorów. Kto wie, o co chodzi, to wie. Jeżeli chodzi o Discorda, no to na pewno wiecie. Pozdrawiam tych, co walczą na Discordzie, więc spoczko. Super, walczycie. I udaje wam się to jakoś. Dobra, tam Oelk Niedźwiedź, mam nadzieję, że ze mną będzie chciał pogadać. Ja chciałbym z nim bardzo pogadać, żeby otrzymać jakiegoś... Czasami jestem taki zmęczony. Czemu nazywają cię Paladynem? Byłem prostym żołnierzem w królewskiej armii i walczyłem w wojnie z orkami. Zaatakowali nas asasyni, mnie porwali. Miałem dwie możliwości. Ten tytuł nadali mi, by przyciągnąć widzów. Podziałało. Jak ci się podobała walka? W dawnych czasach dwóch takich jak ty zjadałem na śniadanie. Dziś przegrałem i pluję piaskiem. Ależ ja się starzeję. Dobrze walczyłeś. No okej, 500 ekspa. O, zaraz dostanę przez łeb i mi się odwidzi to, ta walka. Anktos, dobra, koczownik. Okej, z nim sobie raczej myślę, że też damy radę, tylko trzeba uważać na nim, na niego, bo on ma dłuższy miecz od nas, tą pikę. Ale spoczko, raczej widzę, że on nie umie za bardzo nią wymachiwać. O, zaraz będę nie doceniał przeciwnika i dostanę pysio. O, ty gnojku, zobaczysz, ja też cię umiem zaspamować. Przywal mu. Wali mu w łeb, jak się odsłoni, jak to mówi Remigiusz Maciaszek. Dobra. Zaraz ci tutaj zrobię roka na czole, Włócznia. Okej, bierzemy sobie to. Pokonaj Anktosa na arenie. Plus 1 do siły. 276 punktów siły. I widzicie, jakimi jesteśmy teraz kozakami z tą zbroją. Po prostu nietykalni. Nietykalni. Jeszcze nam brakuje do tego.
Do szczęścia nam brakuje hełmu. Nie wiem, czy tutaj jest hełm, ale mówiliście mi, że jest w klasztorze Innosa. Klasztor Innosa jest tu, więc... O, naprawdę. Daleko. Widzowie zaczynają cię lubić. Zawsze są zachwyceni, jak obrywa koczownik. Ale kolejny przeciwnik to dzika bestia. Wielki jak szafa i silny jak wół. Mówią, naprawdę że potrafi zabić gołymi rękami jedźwiedzia. Cokolwiek to jest. Powinien być mądrzejszy. Chcę walczyć z naprawdę dobrym przeciwnikiem. To nie będzie łatwe zadanie. Słuchajcie, ludzie! Nie przegapcie tego widowiska! Na arenie tajemniczy nieznajomy! Kontra Olek Niedźwiedź! Na arenie walczy, nie wiem, tak jak u mnie. Master i Kaczko, czy coś. Nie, no dobra, nieważne. Widzę, że potrafisz walczyć. Chylę czoła. Nie będę tutaj ukrywał jakichś rzeczy, które się dzieją na Discordzie, ale spoko. No dobra. Gothic 3, jak widzicie, mega przyjemny jest. Przynajmniej ta arena. A niech to. Pomyśleć, że kiedyś tak słabo komentowałem, a teraz tak już lepiej mi idzie. Mam tyle widzów, nawet się nigdy nie spodziewałem, że tyle mogę zdobyć. Co jest w ogóle dla mnie jakimś ogromnym szokiem. W ogóle ten Olek Niedźwiedź w ogóle się nie walczy, tylko broni się, ale traci HP jednocześnie. O, teraz dostaniesz! Twój błąd! Dobra, zamachliśmy się silnym atakiem. Dobra, cyk, cyk. I pięknie, pokonaj Olka na arenie. Okej, plus jedna siła, więc spoko. Zawsze to jest jakiś exp fajny, a na końcu jest Angar. Angar jest tutaj mistrzem areny, bo już nam to opowiadał, także to nie będzie jakiś spoiler. Okidoki. Felipe, Felipe, Felipe. Jeszcze sobie zapiszę w piątką, jakbym, nie wiem, przegrał. Co za pojedynek! Co za widowisko! Tak, tak, wiem, o co chodzi. Jesteś gotów? Gotów na co? Na zdobycie tytułu. Jeszcze jedna walka i zostaniesz mistrzem Morasul. Chcę walczyć z mistrzem. Wiedziałem, że nie zadowolisz się byle czym. Chcesz najwyższej nagrody. Się nie obywatele Morasul, już być nie z wielką przyjemnością zapowiadam następną walkę. Obecny, niepokonany mistrz areny w Morasul, Angar! Kontra, nowy, wspaniały zawodnik, jasne, czemu nie? Nieznajomy! Okej, okay. Angar, bezimienny, a nie nieznajomy, ty kurde małpo, ty. Okidoki. No i co, z Angarem ostatnia walka, czyli z naszym dobrym przyjacielem. On ma dwa ostrza, więc będzie szybki. Ale myślę, że też go wyklepiemy jakoś. Jedno muszę ci przyznać. Miałeś dobrego nauczyciela. Okej, okay, kolejna 500 expa, więc zawsze nam wpada. Ej, mało brakuje nam do 56. poziomu, więc myślę, że w Warancie zdobędziemy sobie jakiś 60. poziom X na luzie. No to pokaż, na co cię stać. Łopanie, jakiś ty szybki jesteś. Nie bądź taki szybki, Bill Tururu. Nie bądź Angarem i nie bądź debil. Yeah. Dobra, walczymy tak. On jest trochę cięższy od nich. No cóż, w końcu jest mistrzem areny. Ej, serio. Bo mnie trochę zaspamuje. Ale mega, mega, mega się z nim walczy. Nie, bezi, bezi. Straciłem kondychę. Dobra. Ło, panie, jak tancerz ostrzy w Margonem. Dobra, bierzemy sobie. F5, leczymy się. Znaczy F5, leczymy się. Tutaj jest, no jak widzicie, ciężej z mistrzem areny. A niech to. Przerwał mi ten, bloka. No dobra. Okej, okay, teraz ja jemu przerwałem atak. Okej, okay, żeby nie wejść z areny, bo walka szybko się skończy, zanim ja w ogóle powiem siema. Okidoki, tutaj on sobie tańczy. Dobra, bijamy mumię czor. Teraz pięknie. Pięknie, bezi. Mocny cios. Dobra, ostateczny cios muszę mu zadać, tylko że widzicie, jaki jest cwaniaczek szybki. Okej, okay, ale miałem dłuższy mieczyk, więc poczko. Notatka Angara otrzymano, przeczytajmy sobie ją. Oczywiście, bo wiem, że chcecie, żebym to czytał. No, na pewno nie, ale dobra. Ja bym chciał sobie przeczytać. Artefakty. O, to nie to jest. Wyrwana strona. Uważaj na siebie. Ach, moja głowa. I... O, czekaj, Angar. Stój. Całkiem nieźle sobie radzić na arenie. Paladyn wygląda jak za dawnych czasów.
Twoja walka z Anktosem była niezła. Stary, wyciągnąłeś wszystkie poty z Oelka. Jak mi poszło? Widzę, że talentu ci nie brakuje, co? Gratulacje. Jesteś nowym mistrzem Morasul. Może czas jednak przejść na emeryturę. On mnie może jeszcze nauczyć walki, ale to mi na razie nie jest potrzebne. Szukajmy sobie ten list do Angara, czy tam od Angara. Uważaj na siebie. Ty. Skończysz na liście Bandaro. Kompletnie oszalał. Spójrz tylko na jego zbroję, która zdecydowanie nie pochodzi stąd. Słyszałem, że wykuł sobie jedno oko, bo bał się, że słońce je oślepi. Istny szaleniec, doprawdy. Nie, no to jest jakaś bzdura. On nigdy by to nie zrobił. Znam Angara, no to że jakieś. Sztuka walki asasynów jest niesamowita. Zawsze chciałem walczyć dwoma ostrzami jednocześnie. Niestety moje ostrze burzy niezbyt się do tego nadaje. To po prostu zbyt skomplikowany oręż dla tej sztuki, a latka lecą. Kiedyś przyjdzie dzień, w którym go oddam. Czasami brakuje mi starych dobrych czasów w Górniczej Dolinie i starego czerwonego wiatru. Czy w kufrze Angara jest ten czerwony wiatr? Oh my god, jeżeli to jest jednoręczna fajna broń, to sobie ją weźmiemy, bo ona jest gotika jedynki. A także gdzie jest kufer Hej, świetna walka! Zasłużyłeś na tytuł mistrza. Co teraz? Pokonałeś mistrza. Obawiam się, że przez jakiś czas nikt nie będzie chciał z tobą walczyć. Ale postawiłem na ciebie złoto i nieźle na tym wyszedłem. Gdzie moja nagroda? Proszę, to wspaniałe ostrze należy teraz do ciebie. Oje, kolejny poziom. Super. Ciekawe, czy możemy otworzyć tutaj jego kufer. Kufer Angara. Halo? Oczywiście, że możemy. Przywoływacz burz. Ten stary oręż należy do Angara. Służył mu podczas jego pobytu w Górniczej Dolinie. Duży oręż, wymagany 170. No duży oręż, nie? Nie mogę wam tego pokazać, bo po prostu nie mogę go założyć, bo nie umiem dwuręcznych ostrzy. No shit happens. No dobra. A więc. Tu jest Bandaro, ten zły ziomeczek. Wiem, stary. Znalazłem Ramireza. Dobrze. Gdzie on jest? Dobrze. Nie żyje. To na pewno zainteresuje Ningala. Najlepiej powiedz mu to osobiście. Więc zadbaj o to, żeby na Sipcie wpuścił. Oto obiecana nagroda. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego. Więc jesteś łowcą głów. Kiedyś polowałem na co popadło, ale Gonzales zaoferował mi dobre warunki. To nieco spokojniejsza praca, ale spełniam wszystkie wymogi, więc jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć... Niektóre problemy same się rozwiązują. Jakie macie zlecenia? Głównie dla łowców głów. Szukam kilku złoczyńców i złodzieja. No i jeszcze ten zaginiony asasyn. Co z tym zaginionym asasynem? Nazywa się Ramirez. Pracuje dla Czarnego... Kim jest złodziej, którego szukacie? Nazywa się Yusuf. Ukradł kilka artefaktów z wykopalisk. I co w tym niezwykłego? Po pierwsze, ukradł artefakty, które mogą zostać użyte do otwarcia świątyni. Po drugie, został złapany i zbiegł. Gonzales nie może mu tego puścić płazem. W końcu orkowie nadal są gośćmi w naszym kraju. Rozumiem. Yusuf, złodziej artefaktów, nie żyje. A więc zdołałeś go znaleźć. Dobra robota, mistrzu Sokolego Oka. Niechaj to rozweseli twe serce. W każdym razie Gonzales ucieszy się z dobrych wieści. Opowiedz mi więcej o tych złoczyńcach. To strażnicy Kafu, sprzedawcy wody ze wschodniej części miasta. Uciekli z jego złotem od... Kafu to jeden z ulubieńców Gonzalesa. Wystarczy? Gdyby to było takie łatwe. Byli strażnicy Kafu, to już przeszłość. Dobra robota. Wiedziałem, że dasz radę. Dostaniesz pokaźną nagrodę. Gonzales będzie z nas dumny. No i super, możemy odebrać u niego bardzo dużo doświadczenia, jak widzicie. Jest jeszcze coś, co mogę dla ciebie zrobić? Cóż, odkąd pracuję dla Gonzalesa, jako ławca nagród, nie mam za dużo czasu na walkę z bestiami zamieszkujące okoliczne tereny. Dawniej zbierałem różne rodzaje trofeów i badałem je razem ze starym przyjacielem. Gdybyś mógł mi dostarczyć kilka trofeów, byłbym niezwykle wdzięczny. Co mam ci przynieść?
Jestem zainteresowany wszystkimi stworzeniami żyjącymi na tej pustyni. Wnętrzności pazarcza pieskowego, powiedzmy, 5 sztuk, 10 skór szakala i 5 skór pieskowego, coś tam. I kolejne zadanie z serii, przynieś mi 10 tańczących chrząszczy. Czyli to się kiedy skończy? Oczywiście, przyniosę twoje trofea. Żartujesz sobie. Oto twoje trofea. O, i nawet są w dobrym stanie. Dobra robota. Niestety, mój napięty terminarz nie pozwala mi na ich głębsze coś tam. Mój przyjaciel Ashnus Bakaresh jest w każdym razie zainteresowany. Proszę, weź ten pakurek. Zawiera wszystko, co właśnie mi dałeś. Zanieś to, Ashnu. Odpowiednio cię wynagrodzi. Okej. Spoko, fajnie, że musimy jeszcze komuś to zanieść. I fajnie, że będzie to wreszcie skomentował jakoś. Dobra, dajmy Gonzalesowi tą broń. Co do podarunków dla Gonzalesa. Gadaj. Przynoszę mu księżycowe ostrze. Księżycowe ostrze, powiadasz? Główną nagrodę areny w Morasul? To przydatny dar. Gonzales przyjmie go z podziękowaniem. Mogę porozmawiać. Gonzales jest pod wrażeniem twoich dokonań. Moim zdaniem wysoko zejdziesz wśród asasynów. Byleś tylko robił dalej to, co do tej pory. Dziękuję. Właśnie to chciałem usłyszeć. Lepiej idź prosto do niego. Czeka na ciebie. Podarunki Gonzalesa wykonane. 2500 expa. No ładnie to leci dzisiaj w tym odcinku. Fajnie, że wszystko udaje mi się dzisiaj zrobić. Jeszcze pobędziemy sobie... Ernesto? Chcę przejść. Możesz wejść. Okej, taki noob z imieniem. Jeszcze chciałbym sobie zrobić parę misji i jeszcze klucze trochę pozyskać z okolic w mieście. Ale dobra, zobaczmy, co tutaj są za ludzie. Tu jest ten Ningal. Oddałeś Morasul wielką przysługę? Zapewne wiesz także, że zaginął asasyn Ramire. Znalazłem Ramireza na polu pełnym ruin. Nie żyje. Ogromna szkoda. Te ruiny są bardzo niebezpieczne, ale wiedział, czym ryzykuje. Mógł to lepiej rozegrać. Raczej nie zeżarły go pełzacze piaskowe. Nie, ta śmierć miała związek z jego misją. Masz, to dla ciebie. Czym się zajmował Ramirez? Z Ben Sali skradziono transport surowej rudy. Część tego transportu trafiła do kupców w Morasul. Kazałem Ramirezowi zająć się tą sprawą. Badał pewien trop. Sądził, że udało mu się znaleźć złodzieja rudy. I całkiem możliwe, że tak właśnie było. Sądzisz, że złodziej rudy zamordował Ramirez? Chcę, abyś zajął się tą sprawą. Odszukaj zabójcę i pomści Ramireza. Ale pamiętaj, żeby dorwać właściwego człowieka. Człowiek, który zabił Ramireza. Czyli to jest powiązane z zadaniem, kto tam jest złodziejem rudy i sprzedawcą? Co możesz dla mnie zrobić? Dowiodłeś swych zdolności. Będę cię więc nauczać sztuki magicznej. Okej, on tu może nas nauczyć magii, ale ja nie chcę wiedzieć, jak czarować magią. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest za pulpit, czy z czegoś tutaj się dowiemy. Nieciekawe, jestem naprawdę tutaj już koksem w tej grze. Trochę weźmy sobie tego, nie mam już nic, po prostu wszystko znalazłem, co jest na mapie, jeżeli chodzi o permanentne rzeczy. Stara skrzynia. Ich, dobra, może się uda. W paluszkach. Ale shit, sorry, nie będę tego otwierał, bo ja nie chcę mieć problemów za taki shit. Ja myślałem, że będzie znowu permanentna jakaś miksturka do, wiecie, do statystyk, ale jak ma być taki lud, to ja dziękuję za taką starą skrzynię. Ja nie chciałbym mieć kłopotów z tym. A propos Trellis, ja sobie uśpiłem tam jednego gościa i z tego, co pamiętam, gdzie był ten asasyn, uśpiłem wszystkich grupowym uśpieniem, a potem zabrałem jego skrzynkę ciężką i tam były jakieś tam rzeczy sobie, które sprzedałem, bo tam były dwuręczny oręż. Ale okej, Gonzales, słuchaj. Diego Gonzales. Przynosisz mi prezent? Nic z tych rzeczy. Chcę z tobą porozmawiać. Dobrze. Udało ci się do mnie dostać, więc twój wysiłek zostanie nagrodzony. Porozmawiajmy. Mam dla ciebie prezent. To półksiężyc.
Nie próbuj sobie ze mnie żartować. Wiem o tym, że półksiężyc zaginął dawno temu w ruinach prastarej świątyni. Ale rzeczywiście mogę go zatrzymać. To bardzo piękny miecz. Daj mi go natychmiast. Ale skoro udało ci się tam znaleźć miecz, to może dałoby się coś jeszcze? Od razu wyślę tam kilku ludzi. A ty weź to złoto w zamian za dobrą robotę. Opowiedz mi o orkach. Ich determinacja przywiodła ich aż tutaj. Żałosne stworzenia. Orkowie przybyli na pustynię, choć nie mogą znieść tutejszego klimatu i palącego słońca. Moim zdaniem, palące piaski pustyni pogrzebią ich przed upływem roku. Martwią mnie koczownicy i ich duchowi przywódcy, magowie wody. Jaki masz problem z magami wody? Koczownicy służą im i ich fałszywemu bóstwu, Adanosowi. Bierzemy koczowników w niewolę, ale mimo to wciąż ich przybywa. Plądrują nasze domy, napadają na karawany i mają tylko jeden cel. Wygnać z pustyni nasz lud, asasynów. Gdybyśmy zabili ich przywódców, magów wody, nie byliby nawet w połowie tak pewni siebie. Znajdę i zabiję wszystkich magów wody. Łatwo powiedzieć. Przebywają w różnych krańcach pustyni, a koczownicy pilnie ich strzegą. Podążaj śladami koczowników w ruinach, a zaprowadzą cię do swojego duchowego przywódcy. Beliar z tobą. Ilu magów wody mieszka na pustyni? Z tego co wiem, 7. Saturas jest ich przywódcą. Jeden z nich nazywa się Vatras. On też odgrywa ważną rolę w ich kręgu. Pozostali to Miksir, Nefarius, Riordian, Kronos i Merdarion. Tak, pamiętam. Spotkałem ich wszystkich na wyspie Korinis. Więc pewnie wiesz, jak z nimi postępować. To się okaże. Co do magów wody. Mów szybko. Vatras nie żyje. Bardzo dobrze. Ten drań zbyt długo mi przeszkadzał. Powinien był zostać na wyspie Korinis. Bardzo dobra robota. Riordian to już przeszłość. Dobra robota. Weź to. Nefarius został karmą dla pustynnych zwierząt. To mi się... Weź to. Okej. Bardzo dużo expa dostaliśmy za to. Ja wiem, gdzie jest jeszcze jeden mag wody, więc teraz się tam przejdziemy. A potem będziemy kończyć odcinek, jak go tylko zabijemy. Teraz, gdy zdobyłeś już szacunek Gonzalesa, możesz zająć się naszymi problemami. Jako, że bardzo cię lubię, możesz stawić czoła pierwszemu zadaniu. Co mam zrobić? Nasz sprzedawca wody, Kafu, ciągle tylko jęczy i narzeka na mnie. Z tego co wiem, to zjadł coś, co mu zaszkodziło. Sprawdź co u niego i zajmij się jego problemem, jakby... jakikolwiek by nie był. Nasip nie chce rozgłosu. Okej. Zaraz się o tym przekonamy, co się mu tam dzieje z brzuszkiem. Brzuszek go boli, kupkę musi. Ale dobra. Chlip, chlip. Jego brzuszkiem się będę zajmował dopiero potem. Boże, co za raki tutaj mieszkają w tej pustyni. Z niczym nie mogę sobie poradzić, tylko ja muszę przyjść, wykonać. Podejść nie umiem kilka kroków do jaskini w pobliżu, a tam jest mag, a się przejść nie umiem grubasy jedne. Wszystko stracone. Żaden z tych samozwańczych potężnych magów nie uchroni naszej szczęśliwej plagi. Czy właśnie powiedziałeś plaga? I tak, plaga. Prawdopodobnie wszyscy pozdychamy jak przy i nikt nie raczy się coś tam. Magowie zastanawiałem się nad... Gdy śmierć nawiedza ulicę, nawet sam Beliar nie przekroczyłby takiej złośliwości. Gdzie jest ochrona Beliara? Jesteśmy jego ludźmi, jego sługami. On pozwala, byśmy zwyczajnie umarli tak bez powodu. Uspokój się. Dlaczego czarni magowie i Beliar miałby pozwolić ci umrzeć? Rozmawiasz z czarnymi magami? Może oni mają jakieś remedium? Sami magowie są zarażeni. Ci tutaj są już straceni. Nie wiem o co mu chodzi, ale dobra, zaraz się o tym przekonamy, ale pierw zabijemy sobie nie Vatrasa. Nie wiem jak on miał tutaj
Ale zaraz się przekonamy, bo ja wiem, gdzie dokładnie się znajduje, z tego co pamiętam. Widzicie tam naprzeciwko, tutaj nad głową Bezia, takie czarne coś? Tam właśnie jest jaskinka z tym głąbem i szpiegiem. Trzeba zabić tego maga wody, ale no cóż, myślę, że fajnie się wam podoba ten odcinek. Jeszcze go zabijemy, zdamy relację, że zabiliśmy kolejnego maga wody. No i myślę, że będzie wam się odcinek podobał. Dajcie mi koniecznie znać o tym. A niech to ta zbroja tak mi się ładnie podoba, tak się ładnie komponuje. Ze wszystkim co ja mam, z tą tarczą w ogóle jeszcze ładniej. Ta tarcza w ogóle zdobyłem ją w skrzyni w Trellis. Im więcej otworzycie ten skrzynek, tym jest lepiej. No niech to. Mam za krótki oręż trochę i dlatego mnie biją po tyłku. No dobra, ale załatwiamy ich oczywiście wszystkich. Tutaj z nimi problemu nie będzie, bo oni podchodzą nie wiedząc jaki mam zasięg broni. Także spoczko. Jakoś dajemy sobie radę z nimi zawalczyć. Kolejny poziom. Już mamy 57 poziom, co jest mega. Ojojojojoj, Bezi! Uciekaj, bo nas zjedzą. Mimo takiej zbroi to możemy jeszcze zginąć. Dobra. Bierzemy sobie. Nie wiem czemu tak zlamiłem, ale chyba za bardzo skupiłem się na rozmowie niż na grze. I nie jestem... I trochę jestem zdezorientowany tą grą i rozmowami z tymi wszystkimi NPC-tami. Nie wiem czemu jestem taki powolny, ale chyba wydaje mi się, że wszystko przez ten oręż, który jest no zasięgowo trochę mniejszy. Ale no dobra. Nie wiem, to chyba przez ten zasięg. Co wy o tym sądzicie? Jeszcze sobie zerknąłem na czas, jaki mamy na odcinku. Ale dobrze, myślę, że jeszcze damy radę podskoczyć tam do tej jaskini, wrócić, oddać questa i będziemy kończyć odcinek w Morasul. No, jak wam się odcineczki podobają, oczywiście z Gothica trójeczki, możecie sobie klikać dzwonek. No i witam fajnie wszystkich nowych, bo dużo was przybyło. Naprawdę się z tego cieszę i no, motywuje mnie to, że przybywacie. Piszcie jakiś komentarz, bo też to również motywuje te czytanie tych komentarzy. Ja odpisuję oczywiście na wszystkie, także proszę się nie martwić, że na jakiś tam nie odpiszę. Maksymalny czas do odpisania to jest jakoś według mnie do 7 godzin, tak to nie zdarzyło mi się jakby odpisać później, coś takiego, nie wiem. Raczej odpisuję na wszystko co jest, także nie wiem, tutaj będą? Jakoś tak? Jakoś tutaj będą, co? O, są, znalazłem kurczowników, zabijemy ich. Pięknie, i kolejne punkty do asasynów, ile już w ogóle mamy? U asasynów mamy 32, czyli całkiem nieźle, u orków mamy ponad 53, co jest całkiem wow. Wow, i jej. Pięknie. Ja się cieszę, że fajnie mija ten odcinek z Gothic 3. Chociaż to jest odcinek na spontana, każdy nagrywa na spontana. To co mówię również jest jakby w trakcie wymyślone, że tak ujmę. No okej, trzeba ich wszystkich zabić. Zaczniemy od którego? Due, like, fake, kajor, tutaj nie ma szans. Okej, tutaj jest Merdarion. Spoczko. Merdarion, więc słuchaj stary. Trzeba cię będzie wyklepać. Pięknie. Jesteś już trzecim magiem... Nie, czwartym magiem wody, którego tutaj wyklepujemy. Nie wiem, czy mądrym pomysłem było... Ojojojojoj, nie wiem, czy mądrym pomysłem było tutaj... Fajnie bym sobie zamienił na obie oręże, bo tak to jestem strasznie powolny, jak sami widzicie. Nie wiem, ja sobie jeszcze wczytam. Mam nadzieję, że zapisałem w tej jaskini, ale zmienię sobie na dwa oręże, bo jestem lepszy, a tutaj się odzwyczaiłem, że tak powiem. Grania na jednym orężu i strasznie szybko spada mi stamina przez tą tarczę. Przez co jeszcze wstrzymam się graniem z tarczą. Może będę trochę słabszy, jeżeli chodzi o punkty obrony, ale za to będę lepszy, jeżeli chodzi o punkty siły ataku. Będę więcej obrażeń nawalał. Widzicie, no jestem tutaj lepszy od Merdariona, już dwa razy szybszej, a jeżeli ktoś by do mnie podszedł, to po prostu dostanie jeszcze z tyłu, bo my się kręcimy z tym wszystkim. Jak widzicie, szybciej go wyklepujemy i zabijamy. Zabij Merdariona, maga wody, i trzy do ziomeczków tutaj, asasynków. Pięknie, ja się chyba nauczyłem bardziej grać obiema ostrzami niż tym jednym starczą. Nie wiem, co mnie tak
odkusiło grania nimi, ale spoczko. Chyba zczaiłem się na tą, po prostu, na tą większą obronę przez tarczę, ale dobra, no. Po prostu musimy uważać, mamy lepszą zbroję, więc i tak jest chyba całkiem spoko. Oj, bezi, bo mnie zaspamią i będzie słabo. Dobra, ochroniasz Kajora, także nie wiem, czy Kajora też musimy jakoś wyklepać, czy to też była misja, zadanie z jakby łowcą nagród. Aj, bezi, jak to możliwe, że się nie uleczył? Dobra, bierzemy sobie tak. Kryjemy się za tymi szafeczkami, czy tam półeczkami. Fajnie się leczymy. I myślę, że spoczko. Uuu, żeby mnie nie ciapnął, stary. O, ty gnojku. Pik, cyk, cykens, dawaj. Oj. Nie atakuj mnie, zostaw. Zostaw mnie. Dobra. Jeszcze ich tutaj załatwimy i będziemy kończyć odcinaska. Mam nadzieję, że odcinasek wam się będzie taki głowa. Podobał. O, moja głowa. No halo. Ich jest możesz tych przestać? Dużo. Możesz przestać? O nie, otoczyli mnie. Wrenne misie, dobra. Okej, spróbujmy. Sorry, że tak mało mówię, ale próbuję skupić się jednocześnie na walce, bo troszkę ta walka jest ciężka. Według mnie. O nie, ale dostałem papy. Bezi, uciekaj. No dobra, to mi się nie udało. Jeszcze raz spróbujmy. Ale spróbujemy, załatwimy ich, teleportujemy się do Mora Sul i będzie spoczku. Pięknie, zbija mi trochę, ale to dlatego, że długi jest odcinek i herbata się skończyła i dlatego. Oj, co ty tam masz w tej herbacie, Revest? Nic. Biorę wodę od życia, jak to mówi ten Bednarek. O nie, z taką małą punktu życia mam? O nie, panie, to chyba przez ten... O, pani, lejdź tutaj, albo nie tutaj. Kryjemy się za tymi szafkami, jak za półką. Jakieś dziecko za półką. W sklepiku. Odżywczym. O nie, ale dostałem znowu. Ale głupi save zrobiłem. Dobra, uciekamy stąd. No bezi, czegoś się złapał. Dobra. Musimy uważać tutaj, żeby się nie potknąć. Troszkę ciężka tutaj jest walka, ale pewnie powiecie, że lamie. No i co z tego? Nie mogę się skupić dzisiaj. Jakiś taki dziwny dzień jest. Dobra, cyk. Pięknie. I nie trafia w nich jeden atak. Nie wiem czemu. Nie wiedzieć czemu nie trafia w nich jeden atak. Więc znowu zostałem zatruty, co nie jest fajną rzeczą. Dobra. Cyk. Dobra, cyk, znowu robimy. O, muszę uważać, bo zaraz dostanę w papę i się skończy. Moje. Mój dzień dziecka. Kajor, niech to. Jego to trzeba wyklepać na 100%, coś kojarzę. Takie ma imię, jakbym miał go wyklepać. Dobra, 100 ekspo za każdego ziomeczka, ale no są całkiem silni, trzeba przyznać. Dobra, spróbujmy zrobić coś takiego. I załatwić go w ten sposób. Spoko, czyli drugiego też załatwiło to, jeżeli chodzi o wymachiwanie bronią. Okej, czyli tego. Zwiadowca kroczowników, spoko. Czyli atak i cofka. Dobra, kolejny odleciał w kosmos, panie Fertku. Kapitan Bomba. Cyk. Dobra, lecimy na planecie Warant i zabijamy. Nawalać, panowie. Dobra. Nie chcę klonić tutaj, ale każdy chyba oglądał Kapitana Bomby. Raczej tak. Wyleczymy się jeszcze i będziemy kończyć odcinek. Zapowiedzcie mi, jak wam się odcinek podobał, co? Jak wam się podobał, bo inaczej to nie wiem co. Dobra, Merzalion, no dawaj mi to, przeczytamy sobie jeszcze te kamienne tabliczki, nie wiem czy to nie mogę chyba. Ale tą chyba mogę, co? Chyba, że mi się to zbugowało. Ale nie mogę przeczytać kamiennych tabliczek, co jest w sumie śmieszne, dziwne, bo on mógł, a ja nie mogę. Słabo trochę, słabo, panie Fertku. No i co, lecimy sobie jeszcze do Mora Sul, oddamy questa i lecimy, skończymy odcinasek i dziękuję wam. Dajcie mi znać, jak się podobało. Jeżeli się podoba, to klikajcie sobie dzwoneczek. Będę bardzo zadowolony z dzwoneczka. Oczywiście możecie coś jeszcze w komentarzu miłego napisać. Ja będę bardzo zadowolony, jak zwykle odpiszę na każdy komentarzyk. I co? Oddamy questa i będziemy kończyć. Fajnie. 32 odcinek, 31 odcinek z Gothica. Także spoczko. Nauczysz mnie walki. Nie, ty nie możesz mnie jeszcze bardziej obiema rącz nauczyć, więc troszkę szkoda. Oddajmy sobie, że zabiliśmy.
Chodź tutaj. Co do magów wody... Mów szybko. Co masz do zameldowania? Merdarion nie żyje. Świetnie. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Proszę. Oto twoja nagroda. Okej, dostaliśmy 1000 sztuk złota i doświadczenie chyba. No i zapiszemy sobie odcinek. I mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu. Dzięki za wasz czas. Trzymajcie się. Miłego dnia. Hej, hej. Pa, pa.